Tak. Widzisz je? A jest, jest, widzę, widzę, widzę. Kto wie, kto nie wie, o czym mówię, niech zaklaszę. To wy, kurwa, śpicie w jaskiniach, bo... Afera p***ska na YouTubie. Wszyscy o tym mówią. Masa, wszyscy... Ale zastopuj na chwilę. No? Wiesz, że na przykład moja mama, czy babcia i tak dalej, nie ma pojęcia o tym? A moi rodzice wiesz, się pytają. A moi rodzice, w sensie, no ja się tam, czy słyszała o tym, a moja, nie, nic nie słyszałem. O. Ale to jest to samo jak stary na przykład z odmówieniem referendum. Też moja babcia, ani mama, ani brat nawet nie słyszał o tym. O. Że można odmówić referendum. No, ciekawe. To jest ciekawostka. No dobra, ale dawaj. Ja na weekend do babci dzwonię, mówię, babcia, co robisz? Czekam na film Konopa. Ja mówię, niesamowite, co się wydarzyło, nie? Słuchaj, a zaczęło się niewinnie, nie? Zaczęło się niewinnie. Moja żona mi powiedziała, słyszałaś? Wyciekły głosówki Gargamela. Wyciekły głosówki Gargamela i on na tych głosówkach opluwa swoją dziewczynę. Ja mówię, klakiera? Ja... I później mówi, że wyciekły te, że Gonciarz, inny youtuber, to on proponował dziewczynom narkotyki za głębokie gardło. Słyszałeś? Ja mówię, słyszałem. Skąd wiesz? Nieważne. I ja wtedy myślałem, YouTube'a po nic więcej się już nie wydarzy. I nagle Wardega wrzuca film. Jeb. Ty jesteś p***lem, ty jesteś p***lem, ty jesteś p***lem, ty jesteś p***lem. Ja nie jestem p***lem, ale wiedziałeś, że on jest p***lem, więc jesteś p***lem. Jest masakra, co się wydarzyło. Najbardziej oberwało się temu stu. Tak się youtuber nazywa. Stu. Baxdon. Nie ten. Stu. Bardziej mi się... Tak się nazywa. Stu. Tak się nazywa. Bo się okazuje, że ten stu, to on lubi małolatki, au. I... I z pierwszy złapany youtuber jest nowy zawód teraz, kurwa, youtuber nie? Aż się księża oburzają, jak ją profil, kurwa. Trzynastki, czternastki to jest okręgówka pedofili, kurwa, proszę. 7-8 lat, to jest my. Ale słuchajcie, wyobrażać sobie być takim youtuberem, takim mega słabym. Ale zastopuj na chwilę. Ale stary, dzieje się, w ogóle ja to ostatnio sobie przekminiłem, że dzieje się bardzo podobne rzeczy, jak wychodziły, że wiesz, że z księżami pedofilami. Tak. To znaczy, że tak jak księża wychodzili, że byli, to wszyscy, była narracja, że wszyscy księża to pedofile. Tak. Nie ma kurwa opcji. Podchodziłem, mówię, ja odszedłem od kościoła, bo wszyscy księża to pedofile, nie? Teraz jest identyczna narracja z youtuberami, nie wiem, czy widzisz. A to tak. Każdy youtuber to pedofil. Tak, tylko prędzej czy później. Prędzej czy później, A nie, dobra, to widziałem. Ciekawe. Tak, wszystkie dzieciaki w Polsce cię znają, nie? Ale szczyt swojej sławy osiągasz jako nie? Rozumiecie, to przyszło, o nim premier mówił na orędziu, nie? Morawiecki wychodzi i mówi, szanowni państwo, nie możemy pozwolić na to, żeby youtuberzy wykorzystywali nasze dzieci. Ja na to nie pozwolę. Tusk by pozwolił, ja nie. Się okazuje, szanowni państwo, że ten youtuber to jest syn Tuska. Tak zwany Stusk. Smasagra, minister sprawiedliwości zrobił konferencję na ten temat. Panie ministrze, jak co robicie w sprawie na YouTubie badamy sprawę. Teraz najważniejsza jest cierpliwość. Czekamy na film Konopa. Wszyscy czekają. Ten ziomek ma przejść. Jak go złapią, ma przejść. On pójdzie do więzienia i on będzie stół z poływamywanymi nogami. Wszystkie, jak wylało się mleko, nie? Czternastki wszystkie skarżą teraz. Wszyscy. Kaleki nie można. Co? Nic. Dlatego, że oglądać po to ciszy wyborczej? Nie można. Kontynuuj, nie można oglądać, kontynuuj. Jeszcze.
Proszę cię. Kaliet to nie ogląda jak coś, nie, ponieważ... Oni, ich fani to są dzieci, więc mają łatwo, nie? A ja, k***a, proszę bardzo. Macie, k***a. O, żyje Gruszek? Maciek Nudecki, jakieś mi wyślesz coś? Co ty, k***a, tam? Proszę was, ja mam żonę rok starszą od siebie, jestem bliżej nekrofilii niż... Ale wszystkie czternastki zaczęły skarżyć, wszystko po wychodziło. Masakra, k***a. Czternastki teraz skarżą. Tak. W sensie, kiedyś jak skarżyłeś, to byłeś 60. Teraz jesteś 14, k***a. Kiedyś się mówiło o 60, ale teraz wolą kogoś innego po prostu YouTube. Co? 10. K***a, ty już tu grubo mężesz, k***a. Już jesteś druga liga, tak ci powiem. Ale masa... I ten film Konopa, wszyscy czekali. Cały świat czekał. Ja... Co? Jak na Kevina na święta, dokładnie. Też dziecko, po co ja wchodzę w ogóle w polemikę, k***a, tutaj? Szukam Kevin, k***a. Ale wszyscy czekali, nie? Ja pamiętam, to wyszedł film, nie? Pamiętam to jak dziś. To było 3 dni temu. Byłem w Dublinie, byłem w Irlandii, miałem występ, nie? Ryanair za 100 zł? Tak, byłem w Irlandii. Nie mówiłem po angielsku, tylko po polsku. Dla Polaków, bo tam też mieszkają. I 10 minut, za 10 minut wychodzę na scenę, patrzę, Konop dodał film. Ja mówię, nie wychodzę. Nie wychodzę, mówię do Grześka, weź powiedz, że mam srakę, bo jest 10 minut występ za 10 minut, a film ma godzinę. No kiedy ja to obejrzę? Ale wyszedłem na tą scenę i ludzie na publiczności to samo. K***a, śpiesz się, bo Konop film dodał. Ja mówię, wiem, dobra. I wróciliśmy do hotelu z Grześkiem, włączyliśmy film. K***a, Konop zaczyna czytać te wszystkie wiadomości między tym Stew i dziewczynami, nie? I powiedział to, i powiedział to, i powiedział to. Później Konop przerwał, mówi, czytaj dalej, k***a, co? Co powiedział dalej, k***a, opowiadał. Ale szczerze, oglądałem ten film i miałem taki niepokój, mnie to otoczył, nie? Bo mówię, a co jak mi się może przytrafiło, że gadałem na przykład i nie wiedziałem, że ktoś mnie skłamał z wiekiem na przykład, nie? I faktycznie, k***a, kiedyś mnie typiara okłamała. Nie? Bo gadam, tak, gadam i ona mi napisała, że ma 16, spotkaliśmy się, miała 24. Ja mówię, nie. Także, wybory. Idziecie na wybory? To jest zmiana tematu, to jest zupełnie inne, nie będziemy, teraz najpierw była pandemia, teraz dubsko. Idziecie, wszyscy idą na wybory? To dobrze, to się cieszę. Słuchajcie, ja mam pierwszy raz dylemat, w sensie ja idę na wybory, ale nie wiem na kogo zagłosować, bo wszyscy są super. To jest taki wybór. Ja mam, ale mam trzy ulubione partie. Trzy ulubione, już wam mówię. Pierwsza, co? Pisiorów. Oczywiście. Zaraz opowiem. Poczekaj. Trzy ulubione. Pierwsza, Konfederacja. Konfederacja jest super, bo ich program polega na tym, żeby się wytłumaczyć z tego, co Korwin przed chwilą powiedział. To jest niesamowite, nie? Korwin tylko gada bzdury i oni, ja pierdolę, co ty powiedziałeś, Boże? On mówi, jako kobieta powinna być jako dobytek mężczyzny. On mówi, zajebiście, że ona sobie w koszty wrzucę, dziewczyny powinny decydować, kiedy są gotowe i dojrzałe na seks z mężczyzną. I ten dziennikarz to powtórzył Bosakowi, on powiedział tak? Jezu. Korwin, k***a. W międzyczasie Mensen robi piwa z Mensenem. Wychodzi, wiecie, ogień, lasery z dupy, k***a.
rzuca pieniędzmi, nie? I dwie godziny później... Podatków nie będzie. Nie będzie podatku, nie trzeba płacić, kurwa. Jeść Petru, lewicę, wyjebane, prawda? Powiem tak, Mędrce najebane gada z większym sensem niż Korwin, kurwa, na trzeźwo, tak powiem. Tak trzeba. Lewica, moja druga ulubiona partia. Kobiety są najlepsze. Kochamy kobiety. Kobiety powinny mieć te same prawa, co faceci. A wiek emerytalny oprócz tego. Kobiety. I oczywiście PiS uwielbiam. Słuchajcie, dwa słowa mam dla was. 800 zł. 800 zł. Czego chcieć więcej? Ruch i masz. Słuchajcie, jak Jarek mi powiedział, że 800 zł, ja przestałem się masturbować. Mówię, przecież to jest inwestycja, to jest kapitał, nie można tego tracić, co ja pieniądze w błoto będę wyrzucał. Jak już mam ochotę, do słoika i do lodówki, tam ma stać. I czeka na lepsze czasy po prostu. 800 zł. Na przykład moja żona od czasu do czasu, rzadko, bo rzadko, ale od czasu do czasu, zrobi mi loda. I później połknie i się skrzywi. Ja mówię, czemu ty się krzywisz? Jak ty amarenę w bramie z uśmiechem na ustach pijesz, a to Don Perignon za 800 zł. 33-letnim pół. O debil. Także idźcie na wybory, to chciałem powiedzieć. I oto. I tutaj o to chodziło, to cisza wyborcza, tak? Żeby iść na jej wybory, no. Kurczę, myślałem, że coś strasznego to. Ale szczerze, obejrzyj, by to było dłuższe, to co obejrzał, jakby to było dłuższe. No to wiesz, ja wiesz, domyślam się, on ma pewnie nowy specjał, z którym jeździ teraz po, wiesz, po świecie w sumie, bo i w Irlandii też, i po Polsce ma występy, więc on ma pewnie cały nowy program, a to jest tylko urywek, który, wiesz, odzywa się do teraźniejszości, dlatego wyciął i szybko wyrzucił, nie? No bo największe wyświetlenie będzie miało to teraz, nie? Przed wyborami i w trakcie Pandora Gate, nie? Powiem tak,